W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jajku, z którego powstał świat. Jajko uważane jest za symbol nieustannego odradzania się życia w przyrodzie, życia ukrytego w zarodku, tajemniczej siły istnienia. W symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze świętem zmartwychwstania Chrystusa, który wstał z grobu jak z jaja kurcze. Zwyczaj zdobienia jaj i wykorzystywania ich w celach magicznych jest bardzo stary, sięga bowiem starożytności. Dziś coraz rzadziej można zobaczyć jajka ręcznie zdobione. Jaja malowane i zdobione były na różne sposoby. Pisanki dawniej to nie robiło się tak jak teraz, bo teraz to ekspresowo trzeba robić, żeby dużo zrobić. Gotowano to żyto i to leciutko włożone, żeby tylko się zabarwiło to jajko na zielono. Natomiast jeśli na brązowo, ciemnobrązowo, to trzeba było w szyszkach olszyny. Teraz już urwać i to wychodziły brąz. Potem jak się chciało na czerwono, to cebule łuski i to jak się dłużej gotowało, to były brązowe, jak się krócej gotowało, to były czerwone. Z tym, że dodawano troszkę octu, to ładny kolor wychodził. Natomiast czarne to były robione z, w lesie rosła krusyna, takie krzewy. I ta krusyna na jesień ma takie czarne jagody. Z tych jagód przynoszono do dom i to było trzymane. Pisało się tym sokiem z tej krusyny i pisanki bardzo ładnie malowały się. Natomiast jak się tylko namalowało woskiem, trzeba było wrzucić ich do tego soku. Były piękne, czarne, także bez gotowania ten sok chwytał. Już od samego początku pisankom przypisywano magiczne właściwości. W ludowych wierzeniach jajo chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj, szczęście, a także pomagało zdobyć upatrzonego chłopaka. Dziewczyna jak miała chłopaka takiego upatrzonego, co miała na niego ochotę, no to jak już poświęciła te jajka, to w chusteczkę tak zawiązywała i tak niesła koło tego chłopaka. Ksiądz się modlił, pokropił, a ta dziewczyna już patrzyła za tym chłopakiem, się też tak oglądał, miał trochę ochotę i tak mu dała do ręki, cieszył się, że dostał od dziewczyny jajek. Wierzono, że woda z przygotowywanych jaj oraz skorupki mają również tajemne moce. Woda, jak się gotowało te jaja, to była też tak schludnie schowywana w jakieś butelki. Ta woda służyła na przykład jak dzieci gdzieś zachorowały, dzieci małe do kąpania dodawały. Natomiast dodawały tę wodę tak samo do, jak w polu siały jakieś jarzyny. To w to pole skropiały, żeby krety nie rały, żeby podjadki nie gryzły, bo dużo było podjadków. Natomiast skorupki były tak samo, były poświęcone jajka w skorupkach. I te skorupki, jak się do baszczu jajka brało, oto obierało się z tych skorupek, były skrzętnie chowane, zawięzywane w jakąś szmatkę, w tym koszyku, co się święciło, były przechowywane, jak tam gdzieś kręty ryły. Pisanki zazwyczaj przygotowywane były w Wielki Piątek, w dniu, kiedy z wielkim pietyzmem przestrzegano postu oraz wszelkich ludowych zakazów. W piątek się robiło, żeby to była cisza, nie wolno było się śmiać, nie było wolno głośno rozmawiać, nie było w ogóle, nie wolno było chodzić po chałupach, nie wolno było pożyczać nic. Oj, najgorzej, jakby dziewucha patrzyła w lutro, to już diabeł się przyplątał i już to było strasznie przestrzegane. Musiało się kadzić chałupę zielem, poświęconym w zielno, na pokrywie, na węglach, żeby to złe odegnać. W ogóle była cisza, spokój. Dawniej wierzono, że w nocy z czwartku na piątek po wsi krążyły czarownice, by odebrać krowom mleko. Dziś zwyczaj ten już w formie przedstawienia napisanego przez Marię Kozłową przypominają lasowiaczki. We Wielki Piątek przed wschodem słonka były czarownice. One po prostu te rosę zbierały i to musiało być pumie na pumietle.
musiał być albo garczek, albo skopek. Ze sobą musiała, to nie było tak dużo tych czarownic, bo było dwie albo trzy. Tolomie! A to locie! Tolomie! A to locie! Tolomie! A to locie! Ja nie statek bierę ostatek. 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 Musiałem mieć łuzielnicę końską albo no coś z konia. Lice, łobladrę, no co miały. Tolomie! A to locie! Tolomie! A to locie! Tolomie! Czyli ta rosa była dla mnie, a to puste w górę to było dla locie. Ja nie statek bierę ostatek. Ja nie statek bierę ostatek. To uważają, że to są złe, że baby takie odbierają mleko, że przez to drugą gospodyni nie ma mleka. I była nie lubiano tako baba, ale były takie, co tak zadawały takie czary oczami i zabierały właśnie to mleko i to we wielki piątek. Tolomie, a to locie. Ja nie statek bierę ostatek. 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 Z Wielkim Piątkiem związanych jest jeszcze kilka ludowych obrzędów. Przed wschodem słonka ciekły do bieżącej wody, no bo musiał do bieżącej wody, żeby się wymyć, to miało przynieść szczęście. Chłopaki też ich podglądały. Nieraz im dokucaj tam, jak się rozebraje, no bo trzeba do wody było wlać, to trzeba się było rozebrać. To uporwałem te spódnice, no trzeba było znów to wykupować te spódnice od nich. Nic nie mogę, nic. Nie gotuj się nic. Dziwujku, nie mam żadnego się były. A Ryśka z podnicą ustawiła, taki było pino. Jakiś stary odprawiały. No, tylko ładnie napisali, bo poczadać i... Wielka Sobota należała do pracowitych dni. Ludzie kończyli porządki w domach i gospodarstwie i przygotowywali się do obchodów świąt. Trzeba było dać jeszcze i księdzu pisankę ładną, trzeba organiście było dać, strażakom, bo strażaki stoją przy grobie, to też potrzeba było dać. Dawne święconki były bardzo obfite. Musiało być kopę joli. Czego kopę? Żeby się w polu kopy udawały, rodziły. To kopa joli. To na ten symbol. Musiała być słonina. Nie musiał być boczek, bo nie w każdym domu byłaby to świnia, ale zazwyczaj kawę, kiełbasy, syr, masło, chleb, sól, ocet, chrzan. Z niedzielą wielkanocną też wiąże się kilka zwyczajów. Wypalają po prostu góry, takie łąki, bo były, bardzo dużo było żmij, wężów, jaszczurek i to wszystko się gnieździło w takich ugorach, a żeby jak później chłop będzie kosił boso, bo przecież nie było butów, tylko każdy chodził boso, to żeby nie żmija go nie ugryzła albo jakieś gady, to wypalały i one uciekały z tego pola i znowu przed wschodem słonka. I mówiły, wypalą cię w imię Boże, wypalą cię ugorze, niech wszystkie gady idą do zagłady. Zwyczaj ten był także sygnałem dla mieszkańców wsi, że czas już wyruszyć do kościoła na rezurekcję. Obrzędy wielkanocne kończą się wielką laną zabawą zwaną śmigusem dyngusem. Na śmigusa, na dyngusa, na śmigusa, śmigus dyngus! Ale ścierwaki lecie na...